Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem Szypson, a dzisiaj jesteśmy, no niestety, w złym miejscu. Jesteśmy, jak widzicie, jesteśmy w Wietowicach i aktualnie osiedliłem się w moim, prawda, tutaj, że tak powiem, iglo. I musimy w tym miejscu zrobić takie specjalne, jakby przygotować to miejsce po to, żebym mógł tutaj jakkolwiek funkcjonować. Zanim jednak to rozpoczniemy, ponieważ ja tutaj bym potrzebował crafting jakiś, czy jest tutaj jakiś crafting, którym będę mógł skraftować sobie moją skrzyneczkę pierwszą tutaj, którą potrzebuję bardzo. Jest tu w jakimś domku crafting, halo, halo, halo. Ej, tu nie ma żadnych craftingów? Co to jest? Co oni ustawiają sobie respawn pointa w tym w łóżku tutaj na Jetowicach? Tak nie może być. Ej, no crafting, proszę o jeden. O, jest crafting, dobra, świetnie. On jest w ogóle w takim miejscu, że mi się wydaje, że jakbym sobie go zabrał, to by się nikt nie obraził, więc dziękuję. Okej. Let's go, wychodzimy stąd. Zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału, kto jeszcze tego nie robi, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19, tak samo jak codziennie filmy są na kanale Szypson Plus, ponieważ tam filmy 14:14. Zachęcam do tego, żeby subskrybować wszystkie kanały, ponieważ jest jeszcze nawet trzeci kanał, który jest mój, na którym są co drugi dzień filmy vlogowe, więc zachęcam. Tam na przykład będziemy za niedługo recepturkami wysadzali arbuza, a na przykład też był odcinek, gdzie jedliśmy bardzo ostre zupki i na przykład będzie też masa innych fajnych filmów, więc zapraszam was tam serdecznie. Ja tutaj odkładam sobie do tej skrzynki jakieś podstawowe takie, wiecie, narzędzia takie, żeby Yeti myślał, że ja tutaj, prawda, mam zamiar się usiedlić, ale tak naprawdę nie mam takiej możliwości, ja tutaj za długo nie będę. Tutaj, że tak powiem, jest taka chwilowa baza wypadowa. Ustawię sobie tutaj tego spawn pointa, żebym miał w tym łóżku swoim. Aczkolwiek jak tylko wrócę gdzieś na chatę tam do Palionowa, to tam ustawię. Dzisiaj chciałbym się wybrać do Milki, ponieważ jak widzicie, jest Milki na serwerze, więc fajnie byłoby z nią porozmawiać o tym wszystkim, pokazać jej wszystko, co ja odkryłem. No bo, no, przydałoby się, żeby to też widziała, nie? Bo są tutaj, że tak powiem, cyrki się niezłe dzieją, a nie do końca mi się to podoba i tak dalej. Zaraz przejdziemy do jeszcze innych informacji, które też wyczytałem z komentarzy, które pisaliście, ale to za chwilkę, ponieważ najpierw chciałbym się z nią spotkać i wszystko sobie wyjaśnić, jakieś takie podstawowe rzeczy i zobaczyć, co w ogóle u niej, bo no, wiecie, życie jest przewrotne, może ona też jest pod, że tak powiem, władzą Yetiego. No to tak mówisz, masz zapowiedzi bez zapukania, zadzwonienia, napisania. Ja mam pytanie, ja mam pytanie. Gdzie jest obiad? Co, jaki łuk? Gdzie jest obiad, ja się pytam. Ja przyniosłem dla ciebie kebaba. A ty chyba dla mnie masz coś? Tak. Co masz? Chleb. Dzięki. Spoko. Co u ciebie? Dobrze wszystko, tam. Dobrze? U mnie jest tragicznie, u mnie jest fatalnie, u mnie jest... Nie mam broń. U mnie jest najgorzej. Ja stwierdziłam, że najgorzej masz. No, no nie, oczywiście. Czekaj, ty masz najgorzej, największa ofiara losu. Filip Szczypka, największa ofiara losu. Ja potrzebuję, czekaj, masz tutaj coś... O, jest, dobra. Nie mam nic. Patrz, co? Ale co ci chodzi? Tutaj? No nic, po prostu mam ci na oku. To bardzo ciekawe. Ponieważ tutaj w tym momencie... No! Nie! Filip, zostaw ją! Nie! Szypson, nie! Nie! Gdzie ten gocur? Gdzie on jest? Tu jest! Nie! Bo mu zwaliłem bombę, popchnęłaś mnie! Zostawiam. Odejdź stąd. Odejdź. Nie, zostawiam. O, chciałem tylko odłożyć ten tutaj, prawda, bloczek. Dobra, on jest do podleczenia, został bomb bez siekiery, nie? Chodźcie. No Jezu, piękna. Jak ją za... Nie, Szypson! Gdzie ty jesteś? Dlaczego tak nie umiem? Jak ty to znalazłaś? A ty środkiem wbiłaś, o nie! No nie, no dobra. Dobra, posprzątam to, ja w każdym razie to, co zrobiłem, to ten. No nic, no. Challenge udany. Dobra, to mi troszkę humor poprawiło, nie będę ukrywał. Jezu, trzy ryby mi zjadła, cztery! No dalej jest tam na dole? Nie, co? Jak ty ją tak szybko wyciągnęłaś? Transportowałam ją. Gdzie ty jesteś? Ona się mnie tepła tu. O, a dobra, myślę, że już mnie murujesz. Ja pierniczę, jest, się dzieje w ogóle. O nie! Trudno, tu będzie dziura. Gdzie ty jesteś? Na górze, wyszedłem na górę, czekam na górze na siebie. Na pewno? Tak, tak. Jesteś kłamcą. Największy kłamcą na... Ja... Nie! Przestań! Nie, nie, nie! No nie wytrzymałam po prostu. Ej, ja po prostu muszę co ja coś wyrzucę. Jak mnie to bawi, że tak walczysz o tego kota.
Fajnie, że cię to bawi, naprawdę mega, super. Mega, no. Mam ubaw po pachy. Dobra, chodź, pokażę ci, co złego się dzieje w takim razie, skoro już żeśmy się ubawili, tu pośmiali, prawda, wychachali. To zapraszam tutaj na górę. Okej. No i słucham. Czemu tak robisz? A, bo żeby kocur na pewno nie uciekł. Dobra, chodź, muszę ci coś pokazać, bo sytuacja nie jest kolorowa. Ja ogólnie nie mieszkam już u siebie na chacie. Aha, tak zaakceptowałaś to po prostu. Aha, okej, nie mieszkasz już u siebie na chacie. No dobrze. Nie, no patrz. No, na moim odcinku. Dobra, no. Pokażę ci coś, bo zastanawialiśmy się, dlaczego tu jest taka trawa, nie? No to już ci pokazuję, dlaczego jest taka trawa. Zapraszam. Ja się trochę boję. Ja też. Nie wiem, czy Daisy usiadłam, ale ona się nie przeteleportowuje do mnie, to chyba usiadła. Gdzie ty jesteś? A, gdzie ty poszedłeś? Tu na dole! Zapraszam. Uwaga. No. Teraz, że tak powiem, nie... Sorry. Zostaw ją, proszę, ja po ją przyjdę zaraz. No Szczypson, nie! Szczypson, nie rób tego, no proszę, pozostaw. No nie, Szczypson, proszę, ciała. Że tak powiem, zabawy ciąg dalszy, rozumiem, okej. No nie, no proszę, nie daj zjocuj się stąd. Przestań, proszę. Dobra, no i ona tam sobie ten... No i super. Już? No ona nie siedzi. Nie siedzi, no się zepnie do mnie zaraz. No dobra. Dobra, nieważne, chodź, żebyś nie przeżyła... Nie, bo chcę się, żeby ona... Nie chcę, żeby ona się mnie tepła po prostu, nie chcę, żebyś ty ją tam Dobra, zostaw i chodź, idziemy na dół. Nie, idziemy na dół. Okej. No, co mi bijesz? No, idziemy na dół, dobra, no i co mam zrobić, no? Nienawidzę cię, naprawdę. Już. No, rozwaliła mi podłogę. Już. Ten kot wstrętny. Ty rozwaliłeś sobie tam podłogę. O, ale masz cela jak baba z wesela. No. Dobra, patrz, żebyś się nie zdziwiła, uwaga, zapraszam. Ała! A, tu jest przy... tak? Idę. Ała, no jakie... Eu! Ała, kurde! Otwórz mnie, stary, jestem w pistona! Ej, bo totalnie w pistonie! O kurczę, widzisz, no... O kurde, co tu się dzieje? Czemu no to jest laboratorium Yetiego, tutaj patrz, weź sobie tą książkę przeczytaj, co tam jest napisane. Aha, tak to się... Spaliłaś tą książkę? Nie, prawie. Chuj, ale byłby przypał. Mikstura kontroli. Działanie, kontrola ciał żywych. Kontrola umysłu, zmiana koloru. Fazy testowe, wykrzyk. Kład. Widzisz, co tam jest napisane? Zmiana koloru. Zmiana koloru, no. Tak, ale teraz słuchaj, uważnie, bo to się teraz... Czekaj, bo ty nie potrafisz książki dać prosto. Zostaw to. No i ja już to zrobiłam, no. No jest git. Dobra. No. Tu ogólnie on tworzy tą miksturę. Takie mam podejrzenia, że to jest miejsce, w którym on tworzy. I teraz słuchaj, no i to jest właśnie kluczowa sytuacja. Słuchaj, patrz, jest tak. Tam było napisane, że zmienia kolor. Że mikstura kontroli zmienia kolor. Możesz mi słuchać? To jest list od L. Właśnie tak swoją drogą, nie wiadomo, kto to L. Nie wiem. Pozdrawiam to. Znaczy, widzowie spekulują, że to Lucyfer, nie? Ale ja tak... Lucjan. Ludwig. Beethoven. No, myślę, że to całkiem możliwe. A czemu myślę, że tak, skreśliliśmy Beethovena. A to jest... Brakujące składniki. No i tu zebrał to. Ja nie wiem, po co to jest wszystko. To nieważne, słuchaj mnie teraz, słuchaj mnie. Uważnie, ponieważ tu jest, teraz musimy połączyć dwie kropki. To wiem, że jesteś blondynką, może mieć z tym problem, ale postaramy się, nie? Zrobić wszystko, co naszej mocy. Fuck off, no. Przestań tak mówić. Dobra, jest ogólnie tak. Tajny projekt kontrola, nie? Czyli jest tam napisane po prostu, chodzi o miksturę kontroli. Jest tam między innymi ta wzmianka, że zmiana koloru. I teraz zastanawialiśmy się, dlaczego trawa jest zmieniona kolorem i dlaczego akurat tutaj. No to jest tutaj, prawda, tworzona mikstura kontroli. No i właśnie w tym miejscu się, że tak powiem... Nie! Przestań, ja ją muszę gdzieś schować po prostu. Nie, zostaw ją, proszę cię, Szczypson, nie rób tego, proszę cię, nie ma nawet bloku, żeby stąd wyjść. Gdzie ona jest? No nie, Szczypson. Nienawidzę cię, naprawdę, no nie znoszę cię, nie? Wiesz co, sam se idź ocal ten świat, sam se myśl. Ja już mam dosyć tego wszystkiego, naprawdę, po dziurki w nosie mam... Ciebie, tego Ludwika, Yetiego. Ale nie wiem, o co ci chodzi, świetna zabawa to jest przecież. Wypuść mnie stąd. Wypuść mnie stąd. Wypuść mnie stąd. Co za...
O kurde, co tu się wydarzyło? Jaki to był dźwięk dziwny. Dobra, chodź. Ej, ale to tak nie może tu zostać. Dobra, a nieważne. Chodź. Mam nadzieję, że Daisy jest nieusiądnięta. Kurczę, potrzebuję jednego kobla, czekaj. Tu jest ten jeden brakujący. Dobra, to będę musiał wszystko naprawić, bo jak Yeti zobaczy, że my tutaj taki cyrk odwaliliśmy, to się zorientuje. O, to ty odwaliłeś dobra, cyrk. Nie, to ty odwaliłeś, bo ten kosmos tu przyjadł, mnie za bardzo kusił. Nieważne, patrz, widzisz, że tu jest, widzisz, że tu jest ta trawa? No dobra, idź odłóż tego kota, bo już nie wytrzymam, bo rozlega, widzę tego plaża. No to nam wszystko, no. Chodź, Daisy. Ładuj się do środka. Zaraz, jak ci kurde, jak ci prasnę, jak ci piznę w podobiznę. Co? Dobra, chodź, jest tak, patrz, mamy trawę i ona jest zielona. Ale widzowie mi pisali w komentarze, że to nie jest kwestia, że mikstura kontroli przy zmianie koloru zmieniła kolor trawy, tylko że to jest kwestia biomu. Więc ja postanowiłem to sprawdzić. Więc uwaga, sprawdźmy, jaki biom normalnie napalionowy jaki był. Czyli tam, gdzie jest taka trawa, jaka była wcześniej. Jaki tam jest biom? Szybko to trzeba, prawda, skontrolować. I uwaga, mamy tutaj biom, jesteśmy tutaj i teraz tak. Tu pisze, że biom, którym jesteśmy, to jest dokładnie... Czekaj, gdzie to pisze? Biom Minecraft Plains. To są plainsy. Pyly a inycy. Widzisz to? Na F3. Nie widzę tego. No, na F3. F3 to jest po lewej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódma od dołu. Siódma od dołu. Cztery. Aha. Siódma w pamięci. Minecraft Plains. A teraz patrz, idziemy w tą stronę i zobaczymy, czy to się zmieni. Jest! Jest zmiana, no tutaj, w tym miejscu. Patrz, zmienia się na dżunglu. Ej. Dobra, i tu wszędzie jest dżungla? Ej, tu wszędzie jest dżunglowe. Dobra. Czyli tu jest zmieniony biom. Okej, czyli o to chodzi z miksturą kontroli. Yeti z miksturą kontroli jest w stanie kontrolować biomy. Co oznacza, że w tym momencie wyjaśnia się, dlaczego w tym miejscu... Słuchaj mnie, bo teraz się łączą kropki. Jest zmiana biomu, mikstura kontroli. Nie wiem, jak on długo już nad tą miksturą kontroli pracuje, ale prawdopodobnie wykorzystał też miksturę kontroli do tego, żeby zaśnieżyć całe palionowo. Właśnie tylko wtedy tego nie sprawdziliśmy. Że na pewno to zrobił, no. Wtedy tego nie sprawdziliśmy i dlatego on tak szybko to wrócił z powrotem, bo on po prostu miksturą kontroli cofnął to z powrotem. A my nie byliśmy tego świadomi i teraz zmienił znowu biom na dżunglowe, tylko po co on to chce robić? Tego jestem ciekaw, tego nie rozumiem, dlaczego on chce zmieniać biomy i o co tutaj chodzi. Bardzo dla mnie jest podejrzane to, że na dole jest wszystko netherowe i zaczynam mieć pewne obawy co do tego, czy to nie będzie się rozprzestrzeniać dalej, czy to nie jest właśnie też efekt mikstury kontroli, nie? Więc Yeti jest w stanie miksturą kontroli zmieniać biomy i... Póki to wygląda tak, jak wygląda teraz, to jest git, nie? Tylko gorzej, jak to zacznie wyglądać tak jak Nether, nie? Wszystko. Jak tu się wszystko zamieni na przykład w takie ogniste, no to bym myślę, że to by było tragiczne, nie? Co o tym sądzisz? No... A, dziękuję, okej. Okay. To cieszę się, że twoje zdanie jest, prawda, tutaj, prawda, takie, a nie inne. Nie no, tak na serio? A, no, tak okej, okay, dobrze, no dobrze, no to w takim razie, skoro już jesteśmy dogadani, to super. Coś jeszcze chcesz dopowiedzieć? Tak. No to słucham. Nerwujesz mnie. A, no dobrze, okej. Nie, no dobra, mów, jakie jest twoje zdanie w tym temacie? No ja chciałam powiedzieć, że... No nie mówię nic, widzisz, ale dlaczego tak przerywasz? Dlaczego nie mówisz ciągle? No, dlaczego mnie kusisz i robisz przerwę na to, bym ja się mógł odezwać? No to miał być suspens taki, wiesz, taki co ona powie. Nie rozumiem. Dobra, wygrałem tą potyczkę. A, dobra. Dobra, no. Dopytał. I co chciałaś, co chciałaś powiedzieć? No nic, że musimy coś z tym zrobić i ja chcę się dowiedzieć, co to jest Ludwik. No, Ludwik z rodzinki.pl. Dokładnie, mamy to. Ludwiczek. Tomaszczka, no, a może Ludwiczek? Kojarzysz tą bajkę? O nie, tak! Ludwiczek, ten co ten, on tak fajnie mówił. On tak, nawet nie umiem tego powtórzyć, ale on miał tak fajne. No nieważne, kto zna Ludwiczka, ten niech, kurde, wy nie znacie, przecież. Ludwiczek to nie wiem, czy on jeszcze leci w ogóle, jako bajka. Ja sam tak ledwo co pamiętam. Znaczy pamiętam, no dobra, nieważne. W każdym razie, podsumowując co wiemy. Miksturą kontroli Yeti jest w stanie kontrolować biomy, co mi się mocno nie podoba. Dodatkowo, co jeszcze dodatkowo? A, pisze z jakimś L, który prawdopodobnie myślimy, podejrzewamy, że to może być Lucyfer. Ogólnie Ludwiczek, nie jest kolorowo. Albo Ludwiczek. No dobra, no załóżmy, totalnie, że Ludwiczek. Weźmy na potrzeby filmu, załóżmy, że L to Ludwiczek. Dobrze. Tak to, nie. O kurde, tutaj czekaj, bo tutaj, czekaj, widzisz to? O kurde, oh no. To jest chyba ten laboratorium, potem to jest tak blisko? Nie wiem, muruj to, ja to nie chcę na to patrzeć, zamuruj to. Ja nie mam, tylko... Jak nie masz, masz! Nie okłamuj! A, dobra, ratowałam, no się widziałam, no, złodzieju! Nie mów tak do mnie. Au. Chcesz się bić? Nie. Uważaj, dalej tą zbroję, nie mam nic, nie rób tak. Przestań, ja nie mam... Dobra, przestań, słuchaj, chodź, idziemy jeszcze w jedno miejsce, chodź, muszę ci to pokazać.
Jakie idziesz? Miejsce? Idę. Suniesz? Dobrze, zapraszam. Co? No idę, nie, nic. Patrz, musimy polecieć tą stronę. Do Jetowic. A, kurde, nie mogę polecieć. Do Jetowic? Mam lecieć? Tak, jechać. Tak, leć do Jetowic. Okej, okay, jadę. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Lecę. Ej, jest u ciebie też tak gorąco jak u mnie? U mnie jest mega, parnie. Ja nie wiem co mam zrobić ze sobą. Ja też, chyba się roztopiłam właśnie. Jestem w Jetowicach. To dobrze. Aha, ty mnie... I lecimy Daisy w dół! Naprawdę ty to zrobiłeś? No way! Shipson, no way! No way, Shipson! Nie mów mi, że to zrobiłeś! Czy ty właśnie kazałeś mi lecieć do tych malonych Jetowic? Ja, ale kurde, ale to był the best prank, naprawdę, no po prostu, no, ej, co to jest? Jeszcze zamurował wszystko, nie wytrzymam z ciebie. Dobra, wylatujemy, myk, dobra, tu jest coś, nie wiem co to jest, a tu jest wyjście, o kurczę, jak miło. Dobra, super, wychodzimy w takim razie, tu są jakieś schody, myk, dobra, tu, Jezu, idealne wyjście schody. Mam do góry. Dobrze, w takim razie tyle, widzowie. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym materiale. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Życzę wam udanego dnia. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Kurde! No dobra. Nie! Dobra, przepraszam! Dobra, no chciała tutaj, prawda, z takim zawodowcem jak ja konkurować, ja nie wiem, ja jeszcze nie miałem zbroi pełnej, nie, ona miała, no ja nie wiem, dobra widzowie, widzimy się na kolejnym odcinku, pozdro, elo!